Halo, witajcie! To znowu Ryfek. Witam w kolejnym majzaczku. Wczoraj graliśmy zwykłym majzakiem, bo nie za dobrze się czułem. A dzisiaj powiem wam, że spróbuję odblokować to, co chciałem odblokować wczoraj, czyli Samsonem Tainted na bestię. Zobaczymy, czy się uda. Wydaje mi się, że może być dosyć trudny unlock, ale kto wie. Ja bym tutaj zrobił ten myk, że olewamy treasure roomy, więc nawet pierwsze treasure roomy oleję, potem kolejne dwa na downpourze czy tam na drosie, zobaczymy, co się trafi. I może dzięki temu będę miał zwiększoną szansę na planetarium i się planetarium trafi z jakimś, mam nadzieję, że dobrym itemem. Nie wiem, jaki dobry item z planetarium mógłby być na Samsona, mam tylko nadzieję, że się nie trafi Mars. Ten item z pociskami kręcącymi się wokół mnie wydaje się być bardzo spoko i to byłoby chyba najlepsze, co by tam się mogło trafić. No bo i tak mówię, no, idąc na bestie, te treasure roomy poprzednie i tak będziemy odkrywać, więc nie ma sensu iść tam od razu na samym początku. No a Samson bądź Tainted jako tako jest sobie w stanie dać radę z tymi pierwszymi bossami z uwagi na ten jego rage. Jezu, jaki on ma beznadziejny zasięg, tak teraz dopiero ogarnąłem. Odbędę, bardzo spoko. No i ja bym się jeszcze przed po piętrze, szczerze? Nie śpieszy mi się. Idąc na bestie, okej, mógłbym zdążyć na boss rush i to jest chyba taka jedyna rzecz w miarę ciekawa. Ale oprócz tego raczej bym się nie śpieszył, raczej możemy się przejść po piętrze, poszukać jakichś fajnych itemów. Jakichś, nie wiem, tutaj Demon Begarów, Arcade Roomów, coś w tym stylu. Nawet bym się cieszył, jakbym ze Slofa dostał w tym momencie Bob's Rotten Head'a powiem wam. Co się nagrywa? Nagrywa się bardzo dobrze, w nocy nagrywam. Dziś już troszkę lepiej się czuję, w sensie gardło mnie nadal boli strasznie, takie suchość w gardle straszną czuję, ale no przynajmniej już nie mam jakichś dreszczy i tak dalej. Spałem się pół dnia w ogóle. Po południu się rzeczywiście jakoś nie czułem najlepiej. To sobie znalazłem, jak to się nazywa? Iceberg. O, Iceberg Terrarii w ogóle, jakiś filmik ponadgodzinny. Nie obejrzałem całego, bo w połowie po prostu usnąłem, że wiem, jak się czujecie na moich odcinkach chyba. Ale tak sobie odpaliłem go w sypialni, ukroiłem sobie kawałek ciasta, oglądam tego iceberga. O kurde, Downpour XL, jakbym tutaj dostał powtarzanie piętra, jakie to by było piękne. Mielibyśmy dodatkowe treasure roomy. No ale weź teraz dostań tutaj forget me now, raczej łatwe to nie będzie. No dobra, olewam ten treasure roomik. 100% szans na devil room, no... Jak dostawać gdzieś piętro XL, no to rzeczywiście tutaj, bo dodatkowe itemy z walki z bossem dostaniemy. Gorzej jest z tym, że jeden devil room mniej mogę dostać na przestrzeni całego podejścia. Ale chyba wolę dwa itemy losowe z walki z bossem, jak szansę da dodatkową na devil room, powiem wam. Niezbyt fajne te pokoje w ogóle, takie nieciekawe. Tu jest lustereczko. Zmianka jaka jakbyś się trafiła, ale tu by było dobre. Kurde, no problemem zadziwiająco dużym jak na razie jest dla mnie zasięg tej postaci. Nie jestem w stanie tak szybko przejść po piętrze, bo nie mam po prostu zasięgu na moich atakach. Już nawet nie mówię o tym ataku z kości, tym takim mieczem kościanym, ale no tutaj bez żadnych statystyk weźleć na tym rężu 5. No nieciekawie, nieciekawie. Kluczyk spoko. Czym prędzej walka z bossem. Do sklepu też bym sobie raczej wszedł. Miałem nadzieję, że wszystkie się spalą, ale dobra, trudno. Ej, bo już nie mam Soul Hearta. Ja tu muszę dostać Soul Heart. A jak to działa? Zabicie przeciwnika dodaje 3 sekundy do berserka zamiast 1 sekundę. Bardzo dobre się wydaje być. Ja tu nawet dostałem dosyć dużo pieniędzy. 2 coiny to jest do zrobienia, nie? No, mogłem nawet pojawić tak naprawdę Wheel of Fortune tutaj i wysadzić to Wheel of Fortune razem z maszyną. Tutaj Secret Room mógłby
być? Albo obok treasure roomu równie dobrze mógłby być, no nie wiadomo. Dobra, was nie muszę bić. Skupmy się może na grubaskach. One są zdecydowanie trudniejsze, bo wy po prostu stoicie i nic nie robicie, więc to jest bardzo spoko. To jest taki pokój, który po prostu... W tym pokoju się diabeł cieszy. Boże, cały czas się mylę. Nieważne. Ale komentarz w ogóle dostałem. Rozbawił mnie strasznie ten komentarz, powiem wam, bo jest bez sensu kompletnie. I już wam mówię dlaczego. Dostałem komentarz. Ryfek, od kiedy zacząłeś nagrywać daily, czuję, że twój komentarz się pogorszył. Oczywiście tam był miło napisany, tam nic takiego, tylko tam no, po prostu widz napisał, tak, coś takiego, zdarza się, nie? Ale tak sobie myślę, ty, to ja daily zacząłem nagrywać 8 lat temu, jak zacząłem kanał, więc... No nie wiem, kiedy ja daily nie nagrywałem na tym kanale, ale... Najwyraźniej, od kiedy zacząłem tak nagrywać, te 8 lat temu, to mi się popsuł komentarz. No, rozwaliło mnie to strasznie. Pozdrawiam ci, widzu kochany. Chyba, że nie wiem, może chodziło o daily Isaaca. W sensie, że te daily challenge, no bo daily Isaaca też nagry... No nie wiem, o co mogłoby chodzić z tym daily. Może wy macie rozwiązanie, widzowie. Może mam gorszy komentarz, że nagrywam, że mi się, jakby mi się czasami nie chciało. O, tak, taki był komentarz. No i rzeczywiście, czasami, jak każdemu, mi się nie chce, nie będę was okłamywał. Czasami się gorzej czuję, jak wczoraj na przykład. Mimo, że mi się chciało, to się po prostu gorzej czułem i nie zawsze będę jakiś taki w skowronkach do nagrywania. Ale wydaje mi się, że i tak tragedii na tym moim komentarzu ogólnie chyba nie ma. To było nie do uniknięcia, widzowie. No i szkoda, że tutaj, bo akurat w tym boss roomie miałem zdecydowanie większą szansę na boss, na devil room. No nieciekawie ten bossik wyszedł, ale ogólnie bossik w miarę prosty na tą postać, szczególnie gdy mamy tą przemianę w berserka. No bo każda mucha to jest dodane ileś tam sekund do tego berserka. Problemem nie jest to, że mi za mało czasu dodają te zabójstwa do tego berserka. Problemem jest to, że maksymalny limit czasu na berserku jest tak niski. Heltapik, bardzo spoko. Pożygam się. Ale sif! Ale gówno! Dobra, gdzie były ogniska? Te treasure roomy olewamy. Tu jest ognisko, zamieniamy się w Losta. W formie Losta. Berserk, no nie będzie takie łatwe. No nic, zobaczymy jak pójdzie. No, 3 treasure roomy już ominąłem. Jeżeli nie dostanę do końca tego podejścia planetarium, to się zdenerwujemy. To jest praktycznie niemożliwe, żebym nie dostał planetarium. Ja nie pamiętam, ile jest tam tych szans, ale naprawdę sporo za każdy ominięty treasure room na planetarium. To naprawdę jest duża szansa. Więc nie dostać planetarium, trzeba by było się postarać. Trzeba by było się, jest, to ma sens? Nie wiem, mam nadzieję. Dobra. Trochę niefajne te pokoje po drodze. Ten Tears Down bardzo zabolał. Na tej przemianie to jest jeszcze takie do przeżycia, te tearsy niskie. Na przemianie zdecydowanie najważniejszą statystyką jest, chociaż, o Jezu, czuć ten Tears Down. Na przemianie zdecydowanie najważniejszy, no, jest damage, tutaj nie ma co się oszukiwać. Ale z tearsami lepszymi byłoby lepiej. Tutaj bombki od razu, nawet nie będę czekał. Tearsy, spoko. Wracamy na trochę lepsze jak były, a miałbym 4,5. No i walka z bosikiem drugim. Tutaj czekamy do momentu zmiany w berserka i powinno być spoko. No i mówię, w tej formie ja nigdy praktycznie z tej formy berserka nie schodzę. Bardzo łatwy boss na tą formę.
kolejny HP up, bardzo spoko. Damage up też jak najbardziej gituwa. No i to by było wszystko. Nie idziemy oczywiście do Treasure Roomów. Tu już nie będę chodził na odbiciu lustrzanym po całym piętrze, bo się trochę cykam. I to by było wszystko. Mogę sobie wejść do Cross Roomu. I tak czerwone serduszko mamy. Może tu się coś trafi ciekawego. Prawie. Ja, jakbym miał moda teraz na przykład, cały czas mi polecacie tego moda na statuły, że statua szatana jest też do rozwalenia i z niej leci klucz na walkę z mega szatanem. I mi się to wydaje takie trochę już ciut już za bardzo naciągane. I tu lecimy już zwykłymi piętrami i tu już wchodzę do Treasure Roomów standardowo. No bo na przykład właśnie w takim Cross Roomie strasznie łatwo jest po prostu tego tę statuę zobaczyć. Ale ja mam zdrowia dużo, bez skitu. Tutaj jakiś Arcade Roomik to by jak znalazł z Demon Begarem. No i mamy planetarium, a to jest chyba dobry item. Venus, czarmujemy przeciwników blisko nas. No, takie tam. Ładniusi jestem, ale tak naprawdę to tyle. O Jezu, dobra. Idziemy sobie dalej. Przepraszam, rozkojarzyłem się, ale jak pomyślałem Venus, takie włosy, to mi się od razu przypomniała moja narzeczona. I jakie kobiety mają pytania czasami, to jest po prostu kosmos. Mózg kobiety to jest jeszcze bardziej niezbadane jak mózg dziecka chyba. Siedzimy, jest cisza, ona już tam przed chwilą, no bo ja nagram teraz w nocy, ona już poszła spać. Lulam ją do spania. No, raczej słaby item, ale ja i tak mam słaby zasięg, więc jeden pies, to jest zły item, gdy mamy dobry zasięg. Ja mam zasięg i tak słaby, więc bez większej różnicy. A do sklepu sobie bym wszedł. Plan C, nie wiem jak działa na bestie, więc wolę nie ryzykować. A to jest Get Out of Jail Free Card? Co nie otwiera mi czasem pokoju? Tak, a tu oznacza, że za darmo sobie wchodzimy do Boss Challenge Roomu. Bardzo spoko, za 5 coinów dodatkowy item z walki z bossem. Kurde panie, oczywiście, że tak. Wracając, no leżymy sobie, ona już tam zaraz idzie spać. Ja ją tam przytulam, lulam. Zawsze Ola do mnie przychodzi przed spanem i Łuki, ululaj mnie. No ja ją biorę i ją lulam, nie? Jak wygląda moja... O Boże, trochę prywatnie dzisiaj zajdę wam. Ale to są takie głupoty, ale jak ktoś jest ze związku 10 lat, to może zrozumie. Jak wygląda moje lulanie Oli. Ona się kładzie, ja ją przytulam, tak kręcę na boki i jej śpiewam Lili Lili Laj, moje dzieciąteczko. Ale specjalnie fałszuję. I jest takie Lili Lili Laj, moje dzieciąteczko. I ona wtedy się śmieje i idzie spać zaśpiana. Nieważne, bo to głupoty wam gadam. Ale o co chodzi? Siedzimy i ona nagle do mnie wywala z tematem. Co byś zrobił, jakbym umarła? Ja, co to za temat przed snem? Ja mówię, pochowałbym cię. Na cmentarzu? Kupiłbyś mi nagrobek? Ja mówię, no tak. Aha. Śmierdzisz, nie myłeś się. Nie. Jezus. Chore. Ale nie miłem się dzisiaj, rzeczywiście. I się spociłem. O Boże. To są tematy po prostu. Dobra, wszystkie pieguły mogę odpalać, bo i tak odpaliłem już. Tears down, na gorsze piguły nie dostanę. Przepraszam, musiałem wam się z tym podzielić, bo mi to rozwaliło beret po prostu. Ej, dobry jest ten item, ten czarm na przeciwników, co się gonią, naprawdę nieźle działa. Dobra, co ja pięterko? Czy ja idę na Sacrifice Roomik? Niekoniecznie, ja bym wolał item z Devil Roomu. Tam mógłbym sobie pójść, żeby może dostać item z Angel Roomu. 1/3 tam jest. Chyba z 5 czy 6 razy musiałbym oddać zdrowie. Powiem wam, że jakoś nie szkoda mi tych Soul Heartów. Chyba się wrócę na tą szansę na item z Angel Roomu. Może coś tam dobrego się trafi.
ty, ale fajnie on działa, jak te kule pojawia, bo ta kula od razu skręca do niego, ale to jest zarąbiste. Panato. I od razu one do niego wróciły i mu zadały obrażenia, ale jajca. Naprawdę niezłe to jest. Naprawdę niezłe. Ja mam jeszcze, powiem wam, old bandage, więc w ogóle oddawanie zdrowia teraz naprawdę nie jest głupi pomysł. Tu się jeszcze wyleczę, ale i tak będę miał z old bandage, więc bez różnicy, teraz od razu sobie to weźmy. No i eleganci, tutaj jest item. Kurde, pociski penetrujące, o to chodzi, o to chodzi. Addicted, nic strasznego, serducho kościane, no niestety stracę. A mamy delirium? Nie będę brał, wolę mieć więcej zdrowia, jakoś tak mi nie siedzi ten item. Dobra, lecimy do tego Sacrifice Roomu i zobaczę, czy uda nam się dostać item z Angel Roomu. Kojnik. Kojnik. Angel Room. Chest. I tutaj teleport do Angel Roomu, to już za sobą. I item. Kurde. To co, po Solharty lecimy? Z aniołami walczyć nie muszę. Spoko. Mogę aniołka przywołać, wyjść i dostać solharciki na eleganckości, super. Z coinu też byłbym zadowolony, jakiś sklep po drodze. Jakbyśmy dostali jeszcze 30 coinów, naprawdę spoko by to wyglądało. Całe pięterko, lecimy na kolejne. Tak. Dwa piętra jeszcze przede mną. Nie wiem, czy zdążę na bostraż. Raczej tak to wygląda, że nie, ale kto tam go wie. HP up kolejny, boże, ile już tego. Jeszcze bomby za zdrowie do oddawania. No to akurat nic ciekawego. Ale fajnie w ogóle, że się trafił. Ej, to jest naprawdę niezłe połączenie itemów. Te pociski penetrujące, samonaprowadzające, z tymi łączącymi się. I jeszcze się trafił grzyb, który daje shot speed downa, czyli efekt bardzo dobry na samonaprowadzaniu właśnie. Mega, mega spoko, powiem wam. Naprawdę jestem zadowolony z tego wszystkiego. Ale pokój zarąbisty. What the fuck? Ile są hartów? Ja mam mnóstwo zdrowia w tym podejściu, a kompletnie nie mam na co tego zdrowia wydawać. Jakby się trafił w końcu jakiś Demon Beggar, to ja byłbym tak szczęśliwy. No a niestety, za bardzo tutaj go nie widać. Olu, zarąbiście, te pociski jak się rozpadły, od razu wróciły się. Olu, pierwszy raz chyba ominąłem obrażenia w tym pokoju. Bez kitu, to jest pokój po prostu. Pokój klątwa, pokój, który spędza mi sen z powiek. Spędza? Właśnie nie wiem nigdy, co to znaczy, że spędza. Spędza? Czy tam coś innego mówią może? Nie wiem, nie wiem. Ol, tutaj zasapał. Jakbyśmy mieli dobry, aktywny, to to będzie dobre. Więc wezmę ten 4-5V, mega przydatny item na dobry item aktywny na walkę jakąś właśnie trudną z bossem, jak na przykład bestie. No nie wiadomo, czy w ogóle coś dostanę ciekawego, ale zaryzykować można. Na pewno się tam nie będę wracał po pół Solharta, tu już bardzo blisko, żeby zdążyć na boss rush. Całe pięterko? No tak, byliśmy w sklepie, byliśmy w treasure roomie, kolejne planetarium, 1% szans, więc raczej się nie trafi. Lecimy na walkę z bossem. Sister Viz, bardzo łatwy bossik, bardzo fajny bossik tak w ogóle. No i elegancio jest. Będzie Devil Room? Nie ma Devil Roomu, jest gówno item, niestety. Wszystko, lecimy na Depcy dwójeczkę, no i tutaj oczywiście muszę wziąć ze sobą kartę full, ale jak na razie cały czas tym Get Out of Jail Free Card, bo no mówię, mogę dzięki temu wejść sobie za darmochę do Boss Challenge Roomu, który coś mi się nie chce trafić w ogóle jakoś. Na piętrze parzystym, no na poprzednim piętrze nie mógł się trafić, ale dwa piętra temu mógł się trafić. Kidney Stone jest ciekawy, ale Sinus Infection wydaje mi się, że będzie lepszy. Będzie lepszy Sinus Infection, jeszcze z pociskami z tego. Z oka Beliala. Gituwa, gituwa. Ej, dobra, tu mam jeszcze 3 minuty na zdążenie na bossaż, naprawdę. Jestem w szoku, że tak szybko poszło. Mimo tego, że poszliśmy w ogóle na piętro alternatywne, przez piętro XL, przez odbicie lustrzane,
Z pigułą Tears Down na starcie, no... Odbiły się tej itemki. Mimo, że statystyk nie miałem jakiś specjalnie dobry. Trochę ten damage i rzeczywiście Tearsy mogłyby być lepsze, ale no zobaczymy jak to tam się trafi jeszcze. Tu nie widzę karty full, bo tak naprawdę już w tym momencie mógłbym pójść na bossa i najlepiej jakbym poszedł już w tym momencie na bossa. Jakby mi się jeszcze nie daj Boże trafił Krampus po drodze i... Na nim bym poświęcił sporo czasu. Dobra, tu jest karta full, więc ja ją odpalam, biorę i lecimy na walkę z bossem. A potem się możemy wrócić po piętrze i jeszcze wejść do sklepu. On będzie tam coś ciekawego kupił, ale jeszcze... Maszynę wysadzałem, a nie, już wysadzałem maszynę. No może keeper się trafi? Nie wiem po co, ale może się trafi, rzeczywiście, może się trafi. Dobra, idziemy na walkę z matką. I mam już tutaj coś, czego bardzo nie lubię na tej postaci. Czyli bardzo dobre itemki i bardzo dobre efekty na pociski. Na tyle dobre, że wolałbym je od efektu berserka. O, no i to jest dobry item. Oba itemy są genialne. I tu jeszcze może coś dostanę? Forget me now. Oczywiście, że to odpalę. Chociaż nie. Nie odpalę Forget Me Now, bo mam zbyt dobry item aktywny tutaj do wzięcia. Bloody Gas jest świetny. Na całe piętro po otrzymaniu obrażeń Tear Delay nam daje. A Nail, no to jest generacja zdrowia za darmo tak naprawdę, plus zwiększone obrażenia. To jest zbyt dobry item, żeby go olać, więc nie będę brał tutaj powtarzania piętra. A tutaj Tears Up czy Damage Up? Damage, bo Tears Upy będę dostawał z Bloody Gasta za otrzymywanie obrażeń. To kusi, bo kolejne podejście byłoby fajne z dodatkowym itemem, ale wezmę ten damage, bo jest naprawdę potężny. No i karta full. I zwiedzanko piętra. I mam nadzieję, że jeszcze będzie boss challenge room, żebym sobie odpalił to get out of jail free card. Ej nie, no powiem wam, że teraz jeszcze z tym Nailem speeda nie mam, w ogóle nie mam speeda rzeczywiście, ale chyba do ogarnięcia to jest. Speeda też będę dostawał przecież po otrzymaniu obrażeń z Bloody Gasta, więc naprawdę itemy tutaj w tym Devil Roomie jak znalazł na walkę z bossem. I found pills, nic ciekawego, lecimy sobie dalej. Posturę muszę sobie poprawić pod tym, przed tym kąpem, tak ostatnio zwróciłem uwagę, ja mam tak spięte mięśnie na górze pleców, te nie barki, kaptury, o kaptury, o mój Boże, to jest masakra jakaś. Zgubiłem piłkę kauczukową. A to jest zarąbisty sposób. Mi o tym powiedział ortopeda, jak miałem tam problemy z tymi nadgarstkami. Jak macie takie jakieś problemy, was coś boli na przykład na plecach, a mieszkacie sami albo nie macie kogo poprosić, żeby po prostu wam zrobił masaż, kupcie sobie jakąś taką piłkę kauczukową, jak na przykład jest po prostu często sprzedawana, nie wiem, w jakimś właśnie Tesco czy Kauflandzie, na tych takich maszynach za 2 złote. Już teraz to pewnie już 30. Kupujecie taką piłeczkę kauczukową, dociskacie ją do ściany i się na niej opieracie po prostu. Trzymacie tak z 10-15 sekund, aż ten mięsień puści. I to rzeczywiście pomaga. Gorzej jak zgubicie taką piłeczkę, tak jak to zrobiłem ja. Muszę teraz iść do Kaufa, kupić sobie piłeczkę kauczukową. Nie, nienawidzę robić w ogóle solo zakupów w Kauflandzie. Nie dlatego, że tam wiecie, jest dużo tam. O, że kobita to tam chodzi i patrzy, wybiera. Nie, nie. Co jest najgorsze? Na wejściu do Kauflanda są te maszyny z kauczukami za parę złotych i jest ta maszyna, ten chwytak, że możesz spróbować dostać zabawkę za tam 5 zł. I ja wiem jak to działa, ja naoglądałem się na YouTubie tych filmików. Czyli to jest ustawione tak, że raz na ileś tam użyć ten chwytak ma w ogóle wystarczającą siłę, żeby podnieść tą zabawkę, a w każdej innej sytuacji on po prostu nie ma szans jej nawet podnieść, więc po prostu czekasz na ten moment, czy akurat ty jesteś tym szczęśliwcem, który wylosuje wygraną, czy nie. Ale Ola zawsze, no łuki. No weź mi misia. No weź mi misia. Masakra. Ej, ja tu jeszcze kolejne piętro będę miał. Kolejny sklepik, no tak, po co ja kupowałem kartę. Champions Belt tam był. No, ja go bym nie kupił, ale no trochę więcej pieniędzy bym miał. Może tutaj bym coś kupił ciekawego. Tu jakby był Secret Room, ale byłoby dobrze.
Nie sądzę, że będzie, ale bardzo miło bym się zdziwił. Tu nie może być, bo jest pokój wąski. A wy się nie chowacie, cwaniaki. Okej, okej. Bardzo spoko pokój, tak naprawdę. Wystarczy się nie ruszać, żeby nie otrzymać obrażeń. No i lecimy. O! Przypomniało mi się, Boże, od miesiąca wam to chcę powiedzieć. A co zaczynam gadkę na odcinku z Isaaca, to zapominam o tym, bo zaczynam gadać o czymś innym. To w ogóle nie jest ciekawe, ale śmieszna historia. I to trochę mi pokazuje, dlaczego ja jestem zdania, że nie powinno się takich małych dzieci uczyć religii. A przynajmniej nie w taki sposób, jak my się uczymy, że jest Pan Bóg jeden, religia katolicka i to jest tylko jedyna prawda i tak dalej, nie? Pamiętam, że jak byłem bardzo mały, no to ja byłem w miarę wierzącym chłopakiem. W sensie chłopakiem, no dzieciakiem. I pamiętam, że mieliśmy lekcję religii w zerówce. Czyli to jest przed pierwszą klasą, czyli ile się ma lat w zerówce? Z 6, nie? Boże, 6-latków uczyć religii, to naprawdę jest dla mnie nienormalne. Ale już nie odbiegając od tematu. Uczymy się religii, no i pani katechetka tam nam mówi o jakichś świętych. Przedstawia nam po prostu różnych świętych. Nie wiem, czy tam Maksymilian Kolbe był, czy co tam, kto tam inny. I pamiętam, że przedstawiła nam sylwetkę jakiegoś świętego z XX wieku. Nie pamiętam, kto to był, ale powiedziała, że on był święty i że podobno nigdy w życiu, oprócz tam grzechu pierworodnego, nie popełnił grzechu. Że coś tam... ona mówi, że to, no tak naprawdę to nie jest możliwe, bo tam każdy... Ale tak się mówi, że on był taki święty, że on w ogóle nigdy... I no wiecie, no dzieciom tam trudno zrozumieć, nie? Tam mówiła po prostu, że słuchał się rodziców, nie przeklinał, coś tam... Sprzątał, no jak to dzieciom wytłumacz, że ktoś był dobrym człowiekiem, nie? Ja pamiętam, że to słucham i mam takie... Ja kiedyś będę święty. I pamiętam, że wtedy sobie powiedziałem, nigdy w życiu nie popełnię grzechu. Teraz sobie myślę, oho, na pewno. I to jest jedyne, co wam chciałem powiedzieć. Dobra, co piętro? No tak, kartę Sun leczymy na maksa się, więc super karta się trafiła. Dad znowcik, no i trzeba będzie słuchać tego ich pierniczenia, niestety. A, aż się napije coli. Wasze zdrowie, widzowie. Ale dobra, kolka. A to jest straszne. Pytaliście mnie się o tego soda streama. Mam soda streama, czy to jest dobre? No i powiem wam, że średnie ogólnie. W sensie, o co chodzi? W smaku. To smakuje... To sprzedaje Pepsi. Z brandem Pepsi. A to nie smakuje jak Pepsi. Od razu mówię. To smakuje trochę inaczej. Jakbym miał obok siebie porównanie, to bym powiedział, że gorzej. Ale jak się nie pije regularnie już tej Pepsi, tylko tego soda streama, to się człowiek przyzwyczaja i zwykła Pepsi smakuje gorzej. Tak więc ogólnie polecam, tylko się nie zdziwcie przez Jezus. No i słuchajcie teraz tego. Zamknij mordę, Magi. Zamknij mordę. Nie możesz mnie tak pchać. Pchać, tak gada. No, tak się tłumaczy. Dobre tłumaczenie. Co mówiłem? Soda stream. No, po czasie się człowiek przyzwyczaja i smakuje lepiej. Szczególnie dla osób polecam, które nie lubią słodkiej coli i lubią rozwodnioną kolę z maka. Ja kocham rozwodnioną kolę z maka, to jest dla mnie najsmaczniejsza cola. Ja sam jak robię tego soda streama, to po prostu daję zdecydowanie mniej niż na tej miarce jest napisane, żeby dawać. I jest spoko i starcza na dłużej. Ale Ola teraz zrobiła, Ola robi... Ola lubi słodkie. I mi tak średnio smakuje. Co ja wam gadam dzisiaj w ogóle? Perypetie Rywka i jego narzeczonej. Taki odcinek po prostu dzisiaj. Dobra, na Cavesach to ja item brałem, więc lecimy dalej. O, tutaj już idziemy po itemki dodatkowe. Zobaczymy, co tu ciekawego mamy. 3 treasure roomy jeszcze przede mną, więc naprawdę ciekawie.
Jesteś chora, kobieto. Już za daleko to ciągniesz. Słyszysz w ogóle jak co ty gadasz? Chodź, Isaac. Módl się za tatę. Kurde, przerąbane, przerąbane. Ty, i bez kitu nawet zacząłem odmyśleć. Wiecie czemu mi się ten Maksym... Co to jest za... Skam! Nie! No co za... Ale bzdura! Ale range-upa to bym wziął. Zamiast podwójnego treasure roomu. Nie, no to jest skam. O, czemu mi się przypomniał w ogóle ten Maksymilian Kolbe i o tym pomyślałem, bo to taka... Mój w ogóle jakiś, nie wiem, wspomnienie po prostu z początku dzieciństwa, o którym już dawno zapomniałem. I ostatnio mi się to przypomniało, gdy robiłem tę prezentację właśnie o Isaaczku. Jaki wpływ na takie małe dziecko może mieć rzeczywiście takie wychowywanie religijne. A tu bym wziął tego Tirzapa zwykłego. Czy nie? A, on będzie zdecydowanie mocniejszy, range down, aż tak mnie nie zaboli, bo mamy bardzo fajny trinket. Bez trinketa, no to byłaby kupa, ale z trinkecikiem jest naprawdę gituwa. Lecimy sobie już na kolejne piętro i jeszcze jeden treasure room, z tego co kojarzę, mnie czeka, bo chyba na pierwszym piętrze też treasure room jeden ominąłem. No i właśnie tak sobie myślałem, sobie przypomniałem, kurde no, ja też miałem nauczanie takie. I w sensie, nie wydaje mi się, że w ogóle nie powinniśmy dzieci nauczać religii, albo nie mieć zajęć religii. Wydaje mi się, że zajęcia religii bardzo byłyby spoko, gdybyśmy ich uczyli religii. Historii religii, jakie są różne religie, jak i w różnych religiach są, Boże, bosowie, chciałem powiedzieć, bogowie. Jaki jest boss religii chrześcijańskiej, jaki jest boss religii tam buddyjskiej, sunnickiej, szyickiej i tak dalej, i tak dalej. Dziwne, nie? Takie w sensie, z jednej strony to rozumiem, no bo mamy kraj katolicki, tutaj większość osób jest katolików. Rzeczywiście kiedyś to już w ogóle ta religia takie, wydaje mi się, że większe znaczenie miała u nas w kraju. Ale teraz to już tak mi się wydaje, że taka nauka zdecydowanie lepsza by była. Ale tak jakby właśnie to przełożyć na jakieś, nie wiem, inne rzeczy. Wyobraź sobie, że cię fizyki uczy gościu, który ma inne spojrzenie na fizykę niż inni fizycy w reszcie świata. I on cię od dziecka uczy, że tak działa świat, a potem się okazuje, że niekoniecznie. Chociaż dobra, może fizyka to jest złe porównanie. Ale wiecie o co chodzi, nie? Wiecie o co chodzi, no to... Dziwne. Zawsze kocham to pytanie, czemu jesteś katolikiem? Bo się w Polsce urodziłem, no. Nie miałem wyboru, nie? O co chodzi? Trinkecik dobry, ale no nie mogę poświęcić tego range'a, mam zdecydowanie za mało. Więc zostajemy przy tym wormie. No i lecimy sobie dalej. Odpalam od razu Naila na walce z Dogmą. No ta, no bo sądzę, że ją naładuję tego Naila przez całą walkę z Dogmą bez problemu. Damage upik bardzo spoko i runa chyba. Degas. Syf. Zdecydowanie bardziej wolę wyleczenie się na maksa. Lecimy dalej. Nie było chyba ani jednej przydatnej runy tutaj. W sensie, zastanawiam się, czy byłaby lepsza runa niż karta Sun i wydaje mi się, że nie, bo nawet karta Algi zdająca te 30 sekund nietykalności wydaje mi się być zdecydowanie gorsza niż po prostu posiadanie tak dużo więcej HP. O Jezu, kocham ten dźwięk odsuwania obrazu, jak mamy efekt Naila, bo to jest dźwięk z oryginalnego Isaaca, z tego co kojarzę. Dobra, walka z Dogmą. Naprawdę, je, luźno idzie. Patrz jak my ciśniemy. Obrażonka naprawdę eleganckie. Ech, no i musiał się trafić ten efekt głupi. Mi się wydaje, że tu strasznie dużo robią te gluty. Te gluty tak cisną chyba tutaj, jak się przyklejają. I rzeczywiście, jest napisane, że na tym itemie nie ma znaczenia szczęście, czyli zawsze mamy 20% szans na to, że ten glut rzeczywiście zostanie wystrzelony zamiast pocisku. W końcu to zobaczyłem, bo mi... Tak mi się kojarzyło, że mi zawsze pisaliście na streamach chyba, że ten item jest niezależny od szczęścia i że kompletnie nie ma sensu
zwracać uwagi na tę statystykę przy tym przedmiocie, a ja jakoś zawsze uważałem, że nie, niemożliwe, no musi być przecież od szczęścia to zależne, jak inaczej. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. Ale w ogóle ty, ale wczoraj drama też była. Ja to nagrywam w środę jeszcze, nie? We wtorek wieczór zrobiłem streama na drugim kanale. Zapis jest, jakby ktoś chciał zobaczyć, z Risk of Raina. Standardowo grałem sobie i w Risk of Rainie wyszło jakiś czas temu DLC do gry, które dodaje alternatywne wersje przedmiotów. Czyli jest przedmiot i można wybrać raz voidowy przedmiot i wtedy do końca podejścia każdy ten przedmiot, bo trochę to inaczej wygląda w Risk of Rainie, jak tutaj, tam jest przedmiotów mniej, za to ich się bierze wielokrotność, nie? Jest na przykład item zwiększający attack speed, no i się go bierze na przykład czasem nawet z 10 razy. Tak samo, taki najbardziej typowy przykład jest item, który daje 10% szans na kryta. Ale w jego voidowej wersji on daje 0,5% szans na instant killa zamiast na kryta. Więc zamiast na przykład 100% szans na kryta, przy 10 przedmiotach możemy mieć 5% szans na instant killa. Co może być czasami przydatne. No i ja tam wypowiedziałem swoje tam zdanie na temat niektórych przedmiotów w tym Risk of Rainie. Mówię, no jak dla mnie ten item jest lepszy niż ta wersja voidowa. I już niektórzy widzowie tam jak się odpalili, może byłem w szoku. Jak naprawdę niektórzy się przyjmują. Ale takie wiecie, to nie, że... No ja uważam inaczej, tylko takie po prostu uniesienie się i takie wyzywanie. No nie, ty chyba jesteś idiotą, że ty tak myślisz. Jak może być ten item lepszy niż ten? Przecież ten jest lepszy, zdecydowanie. Ja po prostu miałem, Boże. To najbardziej mnie rozwaliło, jak jeden z widzów mi napisał: Boże, Rywek, ale my tylko ci się staramy, staramy się pomóc. Ja sobie myślę, no, staramy się pomóc. Czytam komentarze: ty idioto, ty debil. No nie, nie wierzę, że ten idiota coś tam wziął. No tu głośno będzie, więc zaczekam. Larynx, ciekawy item. No i tam mówię, że no, super pomoc, wyzywanie. To tak jakbym był starym i bił swoje dzieci i potem: ale ja im chciałem tylko dobrze wychować, chciałem im pomóc. Nieważne, już głupoty gadam. Dobra, dzięki wielkie, misiaki, za oglądanie. Spoko wyszło, zgrzałem się strasznie. Idę spanko pod kołderkę i się umyć, żebym nie śmierdział. A wam życzę miłego dzionka. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć, pa, pa.